Trudny czas dla zwierząt, wyjątkowo trudny, bo wszystkie media społecznościowe aż kipią od psów porzuconych, od psów oddanych do schronisk. No i w związku z tym chyba trudno wyadoptować psa, zwłaszcza dużego. A my tutaj mamy Portosa, który jest w schronisku już od 2 lat, jest psem po przejściach i bardzo źle znosi pobyt w schronisku. Zaczyna tu po prostu chorować. Zresztą każde zwierzę tak naprawdę czuje się źle w schronisku, ale ten pies wyjątkowo mocno to przeżywa. Tutaj pies został zabrany interwencyjnie, jest ze mną wolontariuszka, która go zabrała i może nam opowiedzieć jego historię dla tych, którzy chcieliby go zaadoptować, bo duży pies to duże serce. Jaka jest historia Portosa? Portos nie jest najmłodszy, ale jest pięknym, mądrym psem, lubiącym spacery, mogącym iść do kojca. Jak to się zdarzyło, że on tutaj jest i co o nim możemy powiedzieć dla osób zainteresowanych? Historia Portosa jest bardzo ciężka, dlatego że miał zostać uśpiony. Taki jego był główny powód tutaj oddania. Koleżanka przekazała mi taką informację i postanowiłam pojechać do tego pana, dowiedzieć się o co chodzi, dlaczego tak jest, co się dzieje i faktycznie poznać Portosa. Przyjechałam na miejsce. No i już tam były takie momenty, że widziałam, że coś jest nie tak w tej relacji pomiędzy właścicielem, a pomiędzy właśnie Portosem. Czy ten pies jest agresywny? Czy Portos jest agresywny? Czy może przebywać z innymi psami? No powód nigdy nie jest dobry do oddania psa, zwłaszcza takiego, który ma już 7 lat, bo Portos ma mniej więcej tyle lat, więc to już jest pies dorosły, przywiązany. Jakie są wskazówki dla osób, które chciałyby go zaadoptować? Na pewno przede wszystkim duża cierpliwość, budowanie zaufania pomiędzy właśnie Portosem, a pomiędzy potencjalnym przyszłym właścicielem, dlatego że Portos potrzebuje bardzo dużo uwagi, bardzo dużo poświęcenia, żeby zaufał człowiekowi. On, tak jak widać, no zaufał mi, więc myślę, że tutaj jeżeli ktoś chciałby naprawdę i chciałby go zaadoptować, chciałby mu dać tą szansę, to myślę, że gdyby włożył tutaj sporo serca przede wszystkim i zaufania, na pewno by się udało. Portos nie jest psem agresywnym, bo tak jak mówię, jeżeli mi się udało... Mi też się udało, bo już go głaskałam. Portos lubi smakołyki. Nie przejawia takiej agresji w kontaktach ze zwierzętami, z tego co wiem, bezpośredniej, ale powinien być raczej jedynakiem i z tego co mówiłaś, nie lubi dzieci. Więc jaki to powinien być dom i czy może iść do kojca? Na pewno to powinien być dom, w którym nie ma dzieci, dlatego że Portos naprawdę nie przepada za nimi i tutaj nie możemy ryzykować i jakby dziećmi i tak samo Portosem, bo dla niego to też będzie nowa sytuacja, dla niego to jest też budowanie takiego swojego bezpieczeństwa, więc musi mieć po prostu przede wszystkim też spokój. Natomiast jeśli chodzi o inne psy, on wcześniej mieszkał z innymi psami, dogadywał się z nimi. Jeśli chodzi o kojec, jak najbardziej, tylko że to musiałoby być tak, że Portos musiałby być oczywiście wypuszczany. Z tego miejsca, gdzie go odbierałam, on żył w kojcu, więc tutaj na pewno, jeżeli ktoś by miał dużą taką chęć wzięcia go do domu, to ja jestem jak najbardziej na tak, bo on potrzebuje kontaktu z ludźmi, potrzebuje tego bardzo, on pragnie tego kontaktu z ludźmi i naprawdę to jest dla niego wyjście tutaj z tych całych wszystkich problemów. Ten kontakt z ludźmi, kontakt z otoczeniem. Portos przebywa w miejskim schronisku w Opolu. Jest pod opieką TOS i tutaj koleżanka na pewno zainteresowanym osobom zdradzi takie tajne miejsca, gdzie Portosa należy głaskać, żeby go udobruchać i zaskarbić sobie jego przyjaźń, bo ma takie, ja już je znam i wtedy ten kontakt jest dużo łatwiejszy, więc polecamy 7-letniego Portosa do adopcji, bo może to być wspaniały przyjaciel do spacerów, niezależnie od tego, czy na drodze mamy błoto, czy pada deszcz, czy jest po prostu piękny. Piękna pogoda. Portos czeka w Opolu na swojego człowieka.